Skończyliśmy niedawno 2015 rok, myślę, że takimi dwoma zadaniami bardzo ważnymi dla ludzi. Jeden obejmuje ludzi starszych, seniorów i Dom Dziennej Opieki Senior Wigor został otwarty w ostatnich dniach grudnia. 30 osób świetnie tam funkcjonuje. Kiedy zaglądam tam, jestem dumny z tego i widzę teraz dopiero potrzebę utworzenia tego Domu Dziennej Opieki dla ludzi starszych. Naprawdę placówka niesamowicie potrzebna, ale drugie działanie takie jeszcze tuż na koniec roku otwarte to kino 3D w Strzegomiu, projekcje piątki, soboty, niedzielę. No na koniec grudnia po paru seansach mieliśmy ponad 1000 widzów, także myślę, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. No a ten rok też zapowiada się dobrze, jeśli chodzi właśnie o tą ludzką sprawę związaną z zagospodarowaniem czasu wolnego, a szczególnie na sportowo. Otrzymaliśmy jako jedni z 5 gmin dotację na budowę Delfinka. Będzie to pływalnia z 4 torami pływackimi, ale postanowiliśmy rozszerzyć tą budowlę o 3 sauny i brodzik dla dzieci, jacuzzi, tak żeby spełniał rolę także taką rodzinną, familijną, że nie tylko pływać, ale można przyjść z malutkimi dziećmi pobrodzić, a pójść sobie w międzyczasie jeszcze do jacuzzi czy sauny. Panie burmistrzu, taki mały aquapark? Taki mały aquapark, bo dlatego, że wokół mamy bardzo duże aquaparki i jak gdyby szukaliśmy takiej formy, która wystarczy dla Strzegomia, ale nie będzie przerastać formą, dlatego, że później to wszystko trzeba utrzymać. Dlatego na Delfinka dostaliśmy 55% dotacji, a pozostałe to już wkład gminy. I myślę, że już w 2017 w sierpniu będziemy mogli się tam kąpać, korzystać z tego pięknego miejsca. No i najważniejsze wydarzenie chyba, które zdarzy się nam w roku 2016, to otwarcie stadionu po kapitalnym, wielkim remoncie. Inwestycja ponad 6 milionów trwała troszeczkę, bo dostaliśmy 2 dofinansowania. Jedne z ministerstwa sportu, drugie z Urzędu Marszałkowskiego z Dolnośląskiej Bazy Rozwoju, Bazy Dolnego Śląska i tam mieliśmy ograniczenia czasowe, więc dopiero w maju możemy zakończyć. 2 płyty wyremontowane, 2 trybuny, bieżnia poliuretanowa, skocznia wzwyż, skocznia w dal. Piękne obiekty, na których będą mieszkańcy mogli sobie pobiegać, poćwiczyć, rozgrywać wiele zawodów. Piłka nożna niesamowita popularność w Strzegomiu, więc ci piłkarze, którzy w tej chwili już nie mają gdzie grać, tam znajdą swoje miejsce. Bardzo, bardzo potrzebna inwestycja dla Strzegomia. Święto Kamienia też tam? Nie będzie Święta Kamienia na ośrodku sportu i rekreacji. 2 imprezy odbywać się będą w naszym pięknym rynku. Święto Granitu Strzegomskiego i Festiwal Folkloru zagościło już na stałe do rynku. Tutaj jest atmosfera tej imprezy, ale koncerty będą odbywały się także na stadionie, bo jest przygotowana specjalna płyta, która jest odwrócona, tak usytuowana, że na trybunie będą mogli siedzieć widzowie, a scena będzie ustawiona nie na stadionie, tylko na specjalnej płycie, która została zbudowana i duże koncerty będą odbywać się na stadionie.